Wręcz przeciwnie. Dla biur maklerskich jest to doskonała okazja, żeby zaoferować nową usługę i zachęcić nową klasę inwestorów, inwestorów pasywnych, inwestorów długoterminowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że taka nisza niezagospodarowana przez krajowe podmioty zostanie bezwzględnie wykorzystana przez podmioty zagraniczne, które będą oferowały taką usługę i niejako zagospodarują klientów polskich.